Przeprowadzki to nie są łatwe przedsięwzięcia. Przeniesienie skumulowanego przez lata dobytku jest skomplikowaną operacją logistyczną. I tu wchodzą firmy przeprowadzkowe ze swoimi pojemnymi ciężarówkami. No, adekwatnymi, a jak się nie zmieści, to się dopchnie. I silnorękimi tragarzami, którzy mają wprawę w noszeniu mebli po schodach lub, jeśli klatka schodowa jest ciasna, ciskaniu ich przez okno. Możecie swoje rzeczy ubezpieczyć. Tylko czy wtedy ludzie od przeprowadzki będą je szanować? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam o co biega w grze Moving Out w wersji na PC-ty Windowsowe. Gra wyszła też na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Dobrych gier z kanapową kooperacją nigdy za wiele i Moving Out jest kolejną, po Tools Up, pozycją, która próbuje dostarczyć rozrywkę znudzonym gotowaniem fanom Overcooked. Mamy tu więc standardowy zestaw cech, kolorową, pogodną oprawę i humorystyczne ujęcie tematu, kampanię pełną poziomów, które można ukończyć z różnymi wynikami i zręcznościową rozgrywkę dla maksymalnie 4 współpracujących graczy. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu, na czym polega Moving Out. Oto jeździmy sobie po mieście przeprowadzkobusem. Nasz kartonowy szef podrzuca nam klientów, a postacie grywalne rzucają całkiem lekko podanymi, ale raczej ponurymi żartami na temat ich sytuacji zawodowej. Każdy poziom to lokacja, w której musimy wynieść wszystkie przedmioty do ciężarówki albo w jakieś inne wyznaczone miejsce. Licznik czasu tyka, więc robotę należy wykonać jak najszybciej, a stan noszonych przedmiotów oraz samego budynku, który jest opróżniany, to temat drugorzędny, najwyraźniej. Gra się w to dość prosto, nasi bohaterowie mogą biegać, skakać, chwytać przedmioty i nimi rzucać. Niektóre obiekty są za ciężkie, więc w pojedynkę nie da się ich nieść szybko, a o rzucaniu można zapomnieć. Ale kiedy dwójka tragarzy chwyci taki stół albo kanapę, to można ją rozbujać i skutecznie wyekspediować na przykład przez okno. Niektóre urządzenia, jak na przykład lodówka, są wciąż podłączone do prądu, a nasi specjaliści od przeprowadzek nie mają czasu na ręczne wyciąganie wtyczek, więc dany sprzęt AGD musi być odpowiednio mocno ciągnięty, aby kabel puścił gniazdko albo zabrał je ze sobą. Cała logistyka jest tym bardziej skomplikowana, że obiekty muszą się zmieścić w ciężarówce, więc planować należy także ich ułożenie. Duże meble upchnięte na tył pozwalają na łatwe dodanie mniejszych ruchomości, bo jeśli zapchamy tył drobnicą, to trudno będzie wcisnąć większe rzeczy. No i są też paczki z delikatnym ładunkiem, które trzeba zanieść od razu do ciężarówki, bo upuszczenie ich wcześniej doprowadzi do ich dezintegracji i ponownej materializacji w miejscu początkowym. Co zabawne, kiedy już trafią do naszego przeprowadzkowozu, przemieniają się w artefakty zrobione z niezniszczalnium. Rozgrywka jest tak naprawdę dość prosta w założeniach i o wiele bardziej zręcznościowa niż w takim Overcooked, ale mimo to ma swoją głębię. Szybkie opróżnianie miejscówek wymaga nierzadko wspólnego planowania, bo trzeba ustalić kolejność oraz ścieżkę wynoszenia przedmiotów. Którym oknem wyrzucić kanapę? W jakiej kolejności upychać lodówkę i stół? Czy nosić drobne pudła dookoła basenu, czy może lepiej rzucać je między sobą ponad basenem? I muszę przyznać, że Moving Out robi świetne wrażenie. Przede wszystkim w oczy rzuca się jakość wykonania. Prosta, stylizowana, ale i bardzo ładna oprawa zjada konkurencję niczym korniki stare meble w opuszczonym dworku. Wszystko wymodelowane jest ślicznie, postacie mają sporo charakteru i przypominają coś z dobrze narysowanego filmu animowanego, a niekoniecznie realistyczny model fizyki nieźle napędza zarówno samo przenoszenie obiektów, jak i destrukcję otoczenia. Bardzo przyjemnie się na to patrzy i w to gra. Niemniej rozgrywka jest dość prosta, więc twórcy starali się jakoś urozmaicać zabawę, wprowadzając sporo różnorodności w kolejnych poziomach. A to mamy domek w górach, otoczony przez pokryte śniegiem zbocza, po których świetnie zsuwają się wynoszone meble. A to musimy załadować do ciężarówki zwierzęta, które nie chcą grzecznie stać w miejscu. A to szabrowany, to znaczy wyprowadzany dom okazuje się nawiedzony przez przeszkadzające duchy. Albo w lokalu umieszczone są przełączniki otwierające różne przejścia. Na tych można stanąć albo coś położyć.
Większość tych pomysłów jest niezła, aczkolwiek gra potrafi czasem trochę irytować swoją fizyką, kiedy kanapa zacznie się zaczepiać w korytarzu, a krzesła wysypywać z ciężarówki. I chyba najgorsze są zwierzęta, bo z nimi trudno cokolwiek zaplanować. Chaotycznie biegają po okolicy, znacznie zwiększając losowość zabawy. Teoretycznie da się w Movin' Out grać w pojedynkę, bo pojedynczy tragarz ma wtedy nieco więcej pary w łapach, aby mógł sobie jakoś poradzić z większymi ciężarami, ale realnie nie ma to większego sensu. W zasadzie cały urok tej gry szlak trafia, kiedy nie mamy z kim omawiać obracania kanapy do wyrzucenia przez okno albo synchronizować rzucania przedmiotów na odległość. Już Overcooked, też mało sensowne w pojedynkę, lepiej się tu broniło. Dość istotną wadą Movin' Out jest brak wbudowanej możliwości grania po sieci i twórcy nie planują jej dodać. Promują za to fakt, że na PC-cie można grać po sieci dzięki Steamowemu Remote Play Together, a na PS4 przy pomocy SharePlay. Niemniej to są nieidealne rozwiązania dostępne tylko dla niektórych platform. I oto Movin' Out. Bardzo ładnie przygotowana, kanapowa gra kooperacyjna z masą różnorodnych poziomów, świetną fizyką i fajnym pomysłem na rozgrywkę. Chociaż tu chyba większe wrażenie robi wykonanie niż sam pomysł. To chyba jeden z najlepszych spadkobierców Overcooked, ale warto pamiętać, że jest to nieco prostsza i bardziej zręcznościowa gra. Wciąż wymaga od graczy, aby się komunikowali i planowali swoje działania, ale koordynacja nie jest tu tak złożona jak w grze o grupowym gotowaniu. Cóż, parafrazując klasyka, miłego dźwigania ciężarów, skoro się zachciało wagarów. Game on! A w niektórych domostwach straszy i takie duchy potrafią naprawdę zaleźć pracownikom firmy przeprowadzkowej za skórę. Na szczęście na duchy jest pewien sposób. Czy to ogromcy duchów? Może egzorcyzmy? Albo Luigi z odkurzaczem? Nie, takiego ducha należy strzelić w pysk z liścia. Przeprowadzki oraz plaskaczowanie zmarłych przodków? O kogo więc zadzwonisz? O Ghost Slappers?